Tak więc... właśnie, hełm! Oj, Michuru, dawaj karty z Pokemonami. Queen Card Set. Zobaczymy. Właśnie, zużyję to, co już mam. Chwila. Queen of Swords. King of Swords. Dobra. Magia nie. Agility. No i to się sprzeda. Już niepotrzebne w sumie. Dobra. Chodź. Tak, tak, nieważne. Nie ma tego całego ono, całego cholera jasna. Tak, bo parę razy trzeba pójść tutaj w takim razie. Holender. Moje akademiksy wzrastają mimo tego, że nie chcę, żeby mi wzrastały. Co mogę w takim razie? Baby do mnie nie przyszedł. Może przyjdzie następnym razem. Poza szkołą może killerka. Chodźmy do niej. Kurde. W takim razie... Nie! Nie obchodzi mnie to. Cicho sieć. Ta. Tak, żeby na 100% wiedzieć, że dostaniemy level z nią. I znalazłem 1000 jen. Witaj. Reksio? Ach! Dobra. Fuck y'all, idę spać. Tak. O kurde, ile ja już tu siedzę? Z 3 godziny chyba? Jak nie więcej? O nie. O nie. O nie. Kolejne pytanie? Kolejne pytanie. O nie. O kurde, wiedziałem. Teosofię... Kto był fundatorem Teosofii? Kto? Eliphas Levi! Levi Taidzio! Niech to! Kurde. Myślałem o Attack on Titan, kiedy zobaczyłem to imię. Nazwisko raczej. Baby? Tak jest! Tak. Idziemy. Zmaksuję teraz jego. Ponieważ nie mam nic innego do roboty. Hell yeah, let's go! Siema! Myślę, czekałem na ciebie i tak, chodź. Będzie fajnie. Jak tam ty całe kimono zrobisz dziś, czy nie? Dałem z siebie wsiśtko i wyszło super. Wygląda na to, że Baby mówi do siebie podczas szycia. Ten tajny materiał się psie transformował. Bez twojej pomocy nie mógł, byłbym prawdopodobnie już w domu. Ale dzięki tobie, Maciek Samarytanin, mogłem skończyć to kimono. Congratulate him. Arigato, dziękuję za twoje miłe słowa. Nie mogę i mogę teraz zapomnieć o moich bólach. Baby jest bardzo szczęśliwy. Tak przy okazji, Maciek Samarytanin. Spotkałem dużo ludzi w tym Niponie. Ale ty jesteś najlepszym Tomodachi, jakim kiedykolwiek miałem. I gdyby moja ciocia była wciąż żywa, powiedziałbym jej o tym cudownym przyjacielu, z którym się, kurde, Subarashi. No. No to się cieszę. Przynajmniej mogłem jakoś pomóc moim gadaniem. Rank 9, jeszcze jeden, jeszcze raz. 100 lat, niech Baby żyje nam. Yoshi, teraz oto ostatnie rzeczy, które zrobię w moim kimonie. Jestem taki zmęczony, że myślę, że zobaczę moją ciocię. To jest ostatnia część, nie mogę się poddać. Ready, set, go! No. Hej! Zagubieni wzrastają, co? To powoduje, że myślę o tym, że cień nadchodzi. Ale to będzie ostatni, czyż nie? Dajmy z siebie wszystko. Dajmy z nas chyba wszystko. Wezmę, zapiszę tak dla jaj. Elie. No i co, z Reksiem pogadam? Hał, nie chcę nigdzie nic pójść.
Właśnie przy okazji, jak tam status naszej persony? 74 siły! Uuu! Gdyby tak siłę dobić do 99, agility gdzieś tak do 70 i to tak zostawić, bo z levelami to i tak wszystko dojdzie do maksa. Więc hej! Nie jest źle, jest zajebiście. Śmiem rzec. Let's go to sleep. Jakby to powiedział pan Jeff. Czemu o nim cały czas kurde gadam? Hm? Gekukan High School Student Council Room. Yukari pracuje sama przy biurku. Oh, sorry. No one was here, so I figured it'd be okay. It's rare for you to be here. Is it for archery club? Yes, the teacher asked for a report. I see. Then you must be busy. Not really. At least not compared to you. I wanted to ask you something. Yes? Senpai, why did you decide to fight? Well, I... W sumie dobre pytanie. I guess you could say it's my way of atoning for the past. I see. Well, in my case, I don't really have a reason anymore, if I'm being honest. I know the whole story about my father now. But I was thinking maybe I could erase the mistakes he left behind. I guess I should have thought about this earlier, huh? Why didn't I question myself sooner? What's done is done. To prawda. But it seems like everyone has their own reason for fighting. Hej, ja nie mam zbytnio żadnego powodu. In the end, defeating the shadows is all. W sumie nie mam powód. Let's play. What are you trying to say? I'm not exactly sure. It'll all be over after the next full moon, but I'll probably still be trying to figure it out. Maybe so. But at least then we'll be able to return to a normal school life. A czy ktoś by chciał wracać do normalnego szkolnego życia? The student council members will be here soon. If you want to talk later, let me know. No, that's okay. Thanks for listening. W sumie ja bym myślę, że gdybym ja był w tej sytuacji, to bym zachowywał się jak Junpei. Trochę bym, no, szkodowałbym tego, że moja moc już ode mnie odejdzie. O, siema! Pewnie. Accept the offer. Dzieciaki na was czekają. Hej, to jest trenerka i jej chłopak! Dziecięce oczy się zapaliły. Szybko, kurde, dajcie wodę! Trenerze, ścigaliśmy się jeden na jeden i wygraliśmy z dwoma sześcioklasistami. Przegraliśmy z tymi z innymi dwoma, ale to był remis. Teraz będziemy mogli się bawić na naszym playgroundzie i będziemy mogli być przyjaciółmi. Powiedzieli, że jesteśmy całkiem szybsi jak na czteroklasistów i powiedzieli, żebyśmy się z nimi pobawili. Ale hej, przecież sześcioklasiści tak nie gadają i czteroklasiści o zabawie i tak dalej. Tuż trochę za starzy na to są. Wiedziałam, że ludzie może, że uda wam się to zrobić. Nie martwiłam się wcale, ponieważ trenowaliście tak ciężko. Dzięki, wielka siostro. Nie musisz mnie tak nazywać, jeżeli nie chcesz, po prostu nazywaj mnie trenerką. I wygląda na to, że Yuko jest szczęśliwa. Raz, dwa, trzy. Powodzenia z twoim chłopakiem! Spierdolili. Mój chłopak. Czemu to wygląda jakby to był koniec jakiegoś kiepskiego romansidła w TV? O, no i proszę bardzo, idą. Jesteś smutna? Muszę powiedzieć, że to jest trochę smutne, że wszystko się tak ucichło. Nagle. Wygląda na to, że Yuko jest trochę smutna. Szczerze mówiąc, martwiłam się, że po prostu wszystko będzie tylko i wyłącznie upierdliwe. Ale uczenie tych dzieci, jak się ścigać, było naprawdę fajne. Po raz pierwszy złożyłam w coś... Włożyłem moje serce w coś. Nie chcę też dawać ci żadnych impresji, że leniłam się jako menadżer drużyny.
Może po prostu jestem taka, że muszę zajmować się ludźmi. Ej, tak przy okazji, chcę ci podziękować, Maciek Kundel. Może powinniśmy zrobić sobie małą imprezę, wiesz, żeby poświętować naszą pierwszą próbę trenowania innych? Pewnie. Nie mogę się doczekać. No cóż. A co byś powiedział na mój dom? Restauracja byłaby zbyt droga i... Dziewczyno, ja kurde mogę 2 jeny w jeden dzień zarobić. I wolałabym raczej nie iść do akademika z tymi wszystkimi ludźmi. Czujesz, że Yuko ma jakieś uczucia względem twoim względem? Wygląda na to, że serio się robi. Rank 7. Wygląda na to, no, serious sweet Yuko. Będzie naprawdę wkurzona, jeżeli zobaczy cię z inną dziewczyną. Te dzieci na pewno by nie posłuchały bez twojej pomocy. Jestem bardzo szczęśliwa, że byłeś. Pogadajmy o tym później. Będziemy mieć dużo czasu na przyjęciu. Dalej, chodźmy. Już wiem, jakie to kurde będzie przyjęcie. Hello. Reksiu, powiedz coś. Nie. No to trudno. Idziemy spać. Po raz kolejny. W sumie to może powinienem też trochę tych dni przewinąć. Trochę poprzewijać, bo już trochę się to dłuży. O, ktoś dzwoni. Drin. O, siema. Pewnie. Pogadajmy. Jestem dziś wolny. Jestem zawsze wolny. Jedyne co robię to śpię. Paulownia Mol. Karaoke Studio Mandragora. Bawisz się dobrze z Yuko, to ta impreza? Moje gardło jest takie suche. Myślę, że przesadziłam. Ja też kurde, ja od 3 godzin kurde gadam. Tak, jest spocona. Tak, żebyś wiedział, to jest precelebracja tego naszego debiutu trenerskiego. Wciąż musimy zrobić prawdziwą imprezę. O, dziewczyno. Naprawdę podekscytowana. Wciąż masz trochę czasu, nie? Co chciałbyś teraz zrobić? Wakatsu, co to jest? O, jesteś głodny? Ja nie jestem aż taka głodna. No cóż, chodźmy i tak. Myślę, że zaczyna burczeć mi w brzuchu. Elie. Coś nowego się nauczyłem? Czemu? Prezent. Oder? Jack Frost Doll. Co to jest? Dzięki, tak sądzę. O Jezu Chryste, jaka ty jesteś wymagająca. Przecież ten pluszak jest słodki. Cześć, Aigis. Ty chcesz pluszaka? Mogę ci dać. Pełnia księżyca wkrótce tu będzie. Jestem przygotowana, by iść do Tartarusa w każdym... kiedy tylko możemy. Hał. Rexio-san też jest gotowy. No. Rexio-san. Chodźmy. Może jakiś pedofil do nas przyjdzie? Jak przyjdzie, to ty ugryziesz go w jaja. Trafuri-jem. Chyba nam się nie przyda. Nie czujesz się już świetnie, bo pochodziłeś z pieskiem i ciebie piesek wymęczył. Kędzi, hej Kędzi. Tak. A co z tobą, o kurde? Wszyscy wiedzą, że kawa jest coś tam arabska, ale ty powinieneś wiedzieć, ponieważ powiedziałam wam to ostatnim razem. Które z tych 3 rzeczy nie są arabskie? Cukier? Magazyny? Cygarki? O kurde, chciałem zegarki powiedzieć. A, chodzi o słowa, ja myślałem, że kurde, bo magazyny to mogą być wszystkie polskie, kurde, angielskie. I don't give a shit. W sumie, pogadajmy trochę z nim. Będziemy dalej, kurde, praktykować nasze skille.
do spierdzielania wszystkich wielkim mieczem. Hej! Reksio! Jak możesz, zdrajco jeden. Kurde no. No, trzeba się zająć tymi socjalinkami. Słyszysz konwersację, ponieważ wiadomo dlaczego. Wszędzie oni wyskakują, czyż nie? Ludzie z syndromem apatii? Tak, naprawdę, mój przyjaciel mojego brata też ma ten syndrom apatii. To zaczyna być naprawdę poważnym problemem. To jest na tym, na newsach każdy codziennie i... Czy widziałeś ten specjalny program, który opublikowali? Nostradamus właściwie to przepowiedział, jak zwykle. Nie, tylko ja kurde jestem Nostradamusem, bo przepowiadam, co w creepypastach jest. Niech zgadnę. Kendo? Jest! Tak, planuję. Chociaż... sam nie wiem, wolałbym zająć się trochę... Chciałbym, żeby już po prostu te dni minęły szybciej. Jeszcze 7. Więc tak, chwila. Niech będzie. Chyba, że najpierw... Hi. Hello. I już? Wyjdźmy. A? Jest za wcześnie. Przemyślę to, dobra? Nie ma problemu. Czekałem na ciebie. Chodźmy do Economicsów Roomu. Szyj. Dobra jest. Może być. Nie jestem nawet zły. Hał. Ja też ciebie kocham, Reksiu. Chodź przytulę cię. Nawet nie chcesz wyjść ze mną. Pfu. Jak ja mam podrywać dziewczyny bez mojego pieseczka? Nie, przecież mam niebieskie włosy. Zapomniałem. Okej. Czyżbyś ostatni raz się teraz pokazał? Good evening. Cześć. It'll be a full moon again in just another week. To prawda. At last, the 12th one. 12 pełnia księżyca? Nie, to nie jest 12. Are you ready? Regardless of how long it's been, a lot has happened, hasn't it? Prawda. But it's a bit soon to be reminiscing. How about I come see you once it's over? Czemu nie? Tylko mnie nie bij. Co, nie wskoczył mi social link? Cholera! Wiedziałem, że ten dzieciak jest okropny. Nareszcie czas na lunch. O, hej Maciek-kun, jak tam, co porabiasz? Masz trochę czasu po szkole? Pewnie. Dobra, w takim razie zobaczymy się potem. Dobra. Okej, let's go, chociaż... Maciek siama, dobra! Już wiem, kogo wymaksuję dzisiaj. Tak, idziemy. Idziemy. Oh my god, jak szybko to idzie. Dobra. No, baby! Czekałem na ciebie. Chodźmy do Economicsów Roomu. Pewnie. Mam nadzieję, że to przekonało twojego wujka, żebyś został. Chociaż pewnie coś nie tak pójdzie. Ześ, proszę bardzo. Skończyłem. A, to ty dopiero teraz to skończyłeś. Dobra. Jak wyszło? Bardzo dobrze. Nie mam żadnych... zastrzeżeń. Kiedy mój wujek to zobaczy, na pewno pozwoli mi zostać w Japonii. To jest czas, żeby się ugiął. Musi go się pośpieszyć i go zobaczyć. Więc będę musiał powiedzieć do widzenia na chwilę. O kurde, szkoda. Sayonara. Ale ja wrócę. Nie poddam się. Przekonam mojego wujka. Kropki. Maciek Siamarytanin. Proszę, weź to. O! Sakiewkę dostałem. Zrobiłem to z materiału, który się został.
To jest znak naszej przyjaźni. Ori onegai shimashu please. Czekaj na mój powrót, Maciek-sama. Moje ulubione wspomnienia z Niponu są te wszystkie momenty, w których żeśmy razem spędzili. Będę na ciebie czekał. Dziękuję więc. Uwaga. Płaczę. No. Kurde, teraz te socjalinki to wpadają jak muchy do domu przy otwartym oknie. No. No i się cieszę. Kurde, jak one tak szybko wpadają, to co ja będę teraz robił? Poza Tartarusem. Będę musiał znaleźć jeszcze jakieś inne socjalinki, ale nie chcę ich za bardzo szukać, bo wolałbym zmaksować te, które mam teraz i ewentualnie może z 1, z 2 jeszcze. Kanashi, to mnie zasmuca, ale jutro będę musiał wyjechać. Sayonara. Kurde. Szkoda. Greetings. Rexio-chan. Au. Pewnie. Chodźmy. Kurde. Balm of Life. O. To nam się na pewno przyda. Dobra, kiedy kolejne skurczybyki w Tartarusie się zgubią? Hał, hał. A co ja już kurde gadam za długo? O. Mleko ma laktyczny kwas. Jeden typ enzymu, funkcji enzymów jest, żeby rozwalać laktyczny, ten mleczny kwas czy coś, to w glukozę i galaktozę. Jak ten enzym się nazywa? Laktaz? Udało mi się! Trzeba było zobaczyć tylko i wyłącznie na słowa. Laktoza. Dobra. Jeszcze ze dwa dni, chwila. S-Link. Kendo Team, Team Manager, Girl at Shrine. Chodźmy do killerki teraz. Chyba, że... Moment. S-Link. MWSA. Dobra, to w takim razie pójdźmy do świątyni. Pomódlmy się za nią, ale najpierw... Hi. Myślałam, co jeżeli to wszystko z tobą w porządku, to czy chciałbyś może... Chodźmy razem do domu. Okej. W takim razie przygotuję się. Zarąbiście. Już myślałem, że nie będę wiedział, co mam robić. Czy to naprawdę w porządku? No bo w końcu... Cieszę się, że chciałeś pójść, ale... Uspokój się. Tak, nie jestem zbyt dobra do rozmowy z chłopakami. Jestem sekretnie feministką. Jest dużo mężczyzn w Radzie Uczniowskiej, więc powinnam nad tym popracować. O, szkoła prawie się skończyła. Chodźmy. In front of the dorm. Przyszedłeś tak daleko bez żadnych konwersacji. No, przepraszam, po prostu myślałam o tym, co powiedzieć. Próbowałam wymyślić jakiś temat, w którym byłbyś zainteresowany, ale nie mogłem niczego wymyślić. No cóż. Nie wiem, czy ten to jest Iwatodai Dorm, nie? Tutaj żyjesz, Maciek Sandał. Mój dom jest w tym kierunku. Jak podłe... To było podłe, że się nie zapytałem. Nie przepraszaj, proszę. To moja wina. Wiedziałem, że idziemy w złą stronę, ale niczego nie powiedziałam. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo mocno za chodzenie ze mną, Maciek-san. I? Jest! A ja się zastanawiałem, jak można to zrobić. Myślałem, że to jest zależne od tego, od tam w którymś tam ranku z Hidetoshim. Tam do któregoś ranga dojdziemy i ona wtedy z nami się pogada czy coś. To trzeba było samemu to zrobić. Tak jest. Sprawiedliwość. Będę musiał kolejną personę ogarnąć. No cóż, przepraszam. Nie przepraszaj. Hello. Następna pełnia księżyca będzie 3 listopada. Jak ten czas szybko zapierdala. Dodaje nam jeszcze 5 dni.
Wiem, kurde. Reksio. Czy myślisz, że Reksio-chan wie, kiedy że następna operacja będzie naszą ostatnią? Tak myślę. Ja też tak myślę. Reksio-chan ma zwierzęce instynkty. Szczególnie wtedy, kiedy ktoś ma na talerzu coś pysznego. Reksio jest naprawdę zarąbisty, chłopie. No pewnie, bo to Reksio. Nie boję się walczyć z cieniami, mimo tego, że jest taki mały. Rozwalę następnego cienia dla Reksia. Reksio sam może sobie poradzić, bez żadnej pomocy. Wygląda na to, że Reksio-san wyczuwa zmianę we wszystkim, jak w tym wszyscy się czują. Walki z cieniami za niedługo się skończą. Pomścimy śmierć właściciela Reksia Sana w następnej operacji. Ale właściwie to ja jestem jego właścicielem. Czy to znaczy, że nie żyje? Przecież nie było game overu. Nie chodziliśmy do Tartarusa ostatnio. Powinieneś mieć lepszy regimen treningowy. Nie chcemy niczego żałować, więc trenuj tak bardzo, jak tylko możesz. Zaraz, kurde, pójdziemy pojutrze czy coś. Ces na pewno zostanie rozwiązane po ostatniej walce. Mam tyle dobrych wspomnień w czasie w Ces. Dobrych, złych. A co z tobą? Czy cieszyłeś się z bycia częścią Ces? Tak. Mam nadzieję, że zawsze będziesz pamiętać te dobre czasy, które razem dzieliliśmy. Koniec zawsze oznacza, że ludzie są zdenerwowani. Co o ciebie? A co z tobą, Maciek Sandał? Jesteś zdenerwowany? Trochę. Tak, ja też. Myślę o tym, co się stanie, o zniknięciu godziny mroku. Dostaję dreszczy. Talk. Liczba zagubionych nie zmalała od ostatniej operacji, ale już prawie skończyliśmy. Pokój wróci do tego miasta wkrótce. Przygotujmy się do ostatniej walki. Oczywiście, że się przygotujemy, tylko trzeba poczekać, aż Elizabeth do nas zadzwoni. Tak. Kurde, kiedy w końcu ona zadzwoni do nas? Dziękuję! Teraz wiem, że mogę iść do Tartarusa. Dzyń, dzyń. Tak, tak. Jedna osoba. Czyli co, teraz dwie są, tak? O Jezu, kogo to obchodzi? Tak, tak, z Summoning Magic. Budda... nie. Okej. Okay. Po szkole. Dobra. Co to ja chciałem? To ja chciałem. Town map. Tak. Jeśli nie ma killerki, to zrobię tak. Yes. Someone outside of school. Dobra. To właśnie chciałem. I znalazłem 1000 jen. Greetings. Cześć. Tak więc no, w takim razie teraz pójdziemy do Tartarusa. Jak mogę ci pomóc? Wszyscy mogą pójść? Zajebiście. Czy ja czuję się świetnie, czy nie? Już nawet nie pamiętam. Tak więc no. Myślę, że to będzie już koniec tej 22 sesji z Persony 3 Portable. Tylko jeszcze sobie drużynę tutaj skomponuję. A nie, czuję się świetnie. Akihiko, Reksio i Ken. Już widzę po levelach. Reksio. Ken. Okay, I'll do my best. Akihiko. Let's get going. Okay, save. Save. Ja cię kręcę. Półtorej godziny tutaj teraz jest, a na wcześniejszym nagraniu ile było? Zgaduję, że siedziałem nad tą grą na 22, podczas 22 sesji.
4 godziny? To dużo. Ale hej. Trzeba nadrobić te zaległości. Nawet mimo tego, że let's play'e będą co 2 dni. Tak więc no. Dużo się dzisiaj wydarzyło. Rozwaliłem wszystkich w Tartarusie. Zmaksowałem parę social linków. Zacząłem nawet jeden nowy. Nawet nie myślałem, że zacznę. I w sumie no chciałem zacząć ten social link z nią, bo z Chichiro, czy tam jak ona się nazywała, bo czemu nie? Trzeba mieć jakieś zajęcie. Ponieważ wszystkie kurde maksują się teraz. O, zobaczcie. Social link. Widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć zmaksowanych już mam. Tak więc najwyższa pora, żeby coś z tym zrobić. Tak więc no, w następnej sesji trochę będzie życia szkolnego ze 2 dni czy 3. No i będzie ostatnia walka z ostatnim cieniem. Zaszliśmy tak daleko, nie mam zamiaru przegrać i nie przegramy, ponieważ trzeba uratować ten świat i spowodować, że godzina mroku po prostu zostanie rozwalona na kawałki. I to my to zrobimy! Tak więc no, mam nadzieję, że wam się podobało. To była... Która to kurde część będzie? 75 to 21 sesja, na 75 się skończyła. 82, 82, trzeci odcinek, może nawet czwarty, o mój Jezu! Zbliżamy się nieubłagalnie do setki! To jest coś po prostu... O mój Boże! Teraz dopiero jak się... skojarzyłem fakty, to po prostu o Jezu! Tak więc no, już nie będę was więcej trzymał. Widzimy się następnym razem, czy to na filmiku na Let's Play'u, czy to na filmiku na głównym kanale. To był PG, do następnego razu. Cześć!